poprosiłbym tutaj pana doktora Bogusława Kuźniara, pana Andrzeja Romaniaka z Muzeum Historycznego w Sanoku i pana Artura Brożniaka z IPN-u. Proszę Państwa, przed przerwą pan doktor Muszumański wspomniał o powiecie jarosławskim i o sytuacji, jaka na nim panowała przed rozpoczęciem operacji Wisła. Natomiast doktor Bogusław Kuźniar przedstawi nam, jak przebiegała operacja likwidacji OUN-UPA na terenie dwóch powiatów. Powiatu jarosławskiego i przepraszam za to, co powiem, nieco zapomnianego powiatu lubaczowskiego. Zapomnianego być może dlatego, że nie znajdował się na tak zwanym głównym kierunku zainteresowań, ale myślę, że ten powiat odegrał kluczową rolę w walkach z UPA i z likwidacją tej organizacji. Ale dlaczego, to myślę, że już sam prelegent nam przedstawi. Dziękuję bardzo. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, kiedy będziemy czytać opracowania ukraińskie na temat operacji Wisła, dowiemy się przede wszystkim o złoczynach, jakich dopuściło się Wojsko Polskie wobec ludności ukraińskiej. Owszem, państwo ówczesne miało to nieszczęście, że rząd był komunistyczny, ale czy zwykli żołnierze, którzy czy to jako oficerowie jeszcze przedwojenni, czy jako wzięci po prostu z poboru, czy to byli wszyscy komuniści, zbrodniarze, to byli po prostu Polacy, którzy w tych warunkach, prawda, politycznych, w tym okresie historycznym służyli w Wojsku Polskim, broniąc własnej ojczyzny. I jakby jest sprawą oczywistą, że należy, prawda, dbać o honor Wojska Polskiego, a szczególnie, jak myślę, będzie to wynikało z mojego głosu, tutaj Wojsko Polskie nie splamiło się zbrodnią i dlatego jakby ten mój głos niech będzie właśnie tym głosem obrony pod adresem Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o zagadnienie likwidacji OUN-UPA, ogólnie należy powiedzieć, że każde państwo ma prawny i moralny obowiązek strzeżenia swoich granic, zapewnienia bezpieczeństwa własnym obywatelom oraz ścigania przestępstw popełnionych na terytorium danego kraju. Powiaty jarosławski, lubaczowski były to powiaty przygraniczne. Zresztą sytuacja powiatu lubaczowskiego była aż do 1945, a nawet do 1947 roku nie do końca wyjaśniona. Kierując się tymi właśnie imperatywami, prawnymi i moralnymi, Rzeczpospolita Polska dokonała w 1947 roku operacji wojskowej Wisła, mającej dwa główne, ściśle powiązane ze sobą zadania. Po pierwsze, przymusowe przesiedlenie obywateli polskich narodowości ukraińskiej i po drugie, zwalczenie terrorystycznych i ludobójczych struktur organizacyjnych nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce. Cel operacji Wisła był dwojaki, to znaczy przymusowe przesiedlenie Ukraińców oraz likwidacja OUN-UPA. Pamiętanie o tym jest szczególnie ważne, gdyż operacja Wisła w subiektywistycznej narracji aktywnych spadkobierców tych organizacji prezentowana jest jako wyłącznie komunistyczna zbrodnia
analogiczna do eksterminacji Żydów przez Niemców i polityki eksterminacyjnej ZSRR. Obiektywnie słuszne stanowisko wobec operacji Wisła jest jednoznaczne. Mianowicie, polskie wojsko i władze państwowe dokonały tych przesiedleń oraz likwidacji podziemia OUN-UPA, kierując się prawym interesem narodowym na gruncie racjonalności prawnonaturalnej w akcie obrony i podmiotowego samostanowienia narodu polskiego, w przeciwieństwie do uprzedmiotawiającej siebie i innych ideologii nazistowskiej, w tym przypadku instrumentalizującej podmiotowość Polski i Polaków ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Nadto operacja Wisła posiada umocowanie w postaci obowiązującej wówczas ustawy z dnia 30 marca 1939 roku o wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów państwa. Nadrzędnym celem terroryzmu banderowców, między innymi w powiatach jarosławskim i lubaczowskim, było oderwanie tego terenu ze składu państwa polskiego. Pożądana przez OUN-UPA samostyjna Ukraina byłaby państwem nazistowskim, ponieważ bandy te nie tylko, że stosowały zupełnie podobne metody unicestwiania wielu Polaków jako Polaków, lecz co więcej, niejednokrotnie prześcigały hitlerowców w ich nazistowskiej brutalności. Pomimo tego, przesiąknięty wartościami katolickimi naród polski nie dokonał zbrodni na Ukraińcach, a w przypadku omawianej operacji wojskowej Wisła w sposób humanitarny przesiedlił ich na inne obszary państwa polskiego. Operacja Wisła była kluczowym elementem samoobrony narodu polskiego przed OUN-UPA jako obrona własnego życia i państwa. Stanowiła działanie konieczne i prawnonaturalnie dopuszczalne. Fakt, że ówczesne oficjalne władze w gruncie rzeczy były władzami antypolskimi, a nasze państwo za sprawą porozumienia jałtańskiego utraciło sporo swojego obszaru na rzecz ZSRR, nie przeczy słuszności tej tezy oraz jednocześnie zwiększa odpowiedzialność moralną nacjonalistów banderowskich wobec narodu polskiego. Należy podkreślić oczekiwanie ludności polskiej, ażeby władze państwowe zlikwidowały OUN-UPA. W pismach organów administracji terytorialnej i petycjach kierowanych do władz domagano się zaprowadzenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa. Szczególnie wymowny jest apel biskupa przemyskiego Franciszka Bardy do marszałka Michała Roli Żywierskiego z czerwca 1946 roku, który cytował dr Zapałowski. Ale w archiwach polskich można odnaleźć wiele więcej przypadków zwracania się polskiej ludności o nastawieniu częstokroć antykomunistycznym, no władze administracji terytorialnej niższego szczebla to często były władze o nastawieniu również antykomunistycznym, do ówczesnych władz państwowych, żeby położyć kres zbrodniom UPA. Dokumenty te świadczą o powadze sytuacji wywołanej przez działalność eksterminacyjną OUN-UPA. Likwidacja OUN-UPA nastąpiła dopiero ponad 3 lata po zakończeniu okupacji niemieckiej dzisiejszego Podkarpacia. W ocenie Ryszarda Szawłowskiego władze komunistyczne w Warszawie wprost karygodnie długo lekceważyły sobie interesujące nas permanentne mordy i rabunki w kilkunastu powiatach południowo-wschodniej Polski
wyraźnie odkładając je na dalszy plan. Jednak w początkach 1947 roku władcy, jak się wydaje, znaleźli wreszcie czas, by się tą sprawą poważnie zająć. Po zwycięskich, radykalnie sfałszowanych wyborach sejmowych ze stycznia tego roku oraz ogłoszonej w lutym amnestii, z której z powodu coraz bardziej beznadziejnej sytuacji skorzystało gros polskiego podziemia antykomunistycznego, stopniowo dojrzewała sprawa ukraińska. Jeżeli chodzi o kwestie tych działań taktycznych wojska w czasie likwidacji i zwalczania band OUN-UPA. Otóż ze względu na niską skuteczność zwartych grup, na czas ich przybycia czoty i roje chowały się, a następnie wychodziły z ukrycia. Podczas operacji Wisła w teren zamiast całych batalionów lub kompanii wysyłano plutony, które przeczesywały duże obszary w poszukiwaniu banderowców, a w razie starcia pomagały sobie w walce. UPA potrafiła dopasować swoją taktykę do panującej sytuacji. Dlatego w razie niedokonania operacji Wisła walka z nią mogła przeciągnąć się na kilka następnych lat. Andrzej Leon Sowa stwierdza, powodzenie akcji przesiedleńczej zmusiło siły UPA do rewizji dotychczas stosowanej taktyki. Dowództwo UPA zaczęło przeprowadzać stopniową demobilizację oddziałów i przechodzić do głębszej konspiracji. Nastawiono się na stosowanie taktyki obronnej, mającej ułatwić przetrwanie. Rozbudowano system bunkrów i kryjówek leśnych, mających ułatwić gromadzenie żywności oraz zaopatrywanie i ukrywanie ludzi. Oddziały Wojska Polskiego, mimo posiadania bezwzględnej przewagi liczebnej, niekiedy nawet w stosunku 1:10 nie mogły poradzić sobie z ruchliwym przeciwnikiem działającym w lesistym, górskim terenie. Zdaniem Władysława Filara przewaga Wojska Polskiego nie była wcale pewna. Ogółem siły UPA na wiosnę 1947 roku przed rozpoczęciem operacji Wisła można oceniać na około 2,5 tysiąca dobrze uzbrojonych i wyszkolonych ludzi. Była to jednak tylko część zbrojnego podziemia ukraińskiego. Doliczyć tu trzeba także około 3 tysiące członków OUN, którzy w miarę potrzeby byli powoływani do oddziałów UPA lub działali w zbrojnych pododdziałach w ramach SKW, a także około 200 ludzi Służby Bezpieki operujących w terenie. W sumie stanowiło to około 6 tysięcy uzbrojonych ludzi. W działaniach przeciwko zbrojnemu podziemiu ukraińskich nacjonalistów w Polsce wzięło udział około 20 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, KBW i funkcjonariuszy MO. Stosunek sił wynosił 3:1 na korzyść grupy operacyjnej Wisła, ale był zbyt mały dla działań w terenie lesisto-górzystym przeciwko przeciwnikowi, który miał znaczne oparcie w miejscowej bazie społecznej. Doświadczenia wykazują, że stosunek sił w tym wypadku powinien kształtować się na poziomie 10:1, a nawet 15:1. Stąd też wykonanie zadania przez grupę operacyjną Wisła znacznie przeciągnęło się. Gdy już przesiedlono na ziemię odzyskane ludność ukraińską z powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego, przez co nie była ona narażona na styczność z uzbrojonymi banderowcami, na terenie tym trwały dalsze działania wojskowe w celu wykrycia band UPA. Major Łukasz Kuźmicz w swojej książce Zbrodnie bez kary stwierdza, że we wrześniu 1947 roku miały miejsce walki z nacjonalistami ukraińskimi w rejonie Lasów Sieniawskich.
masyw leśny z bunkrami UPA został otoczony szczelnym kordonem wojska. 7 września natrafiono na bunkier dowódcy Sotni Szuba. Zginął jej dowódca Iwan Szymański i jeden członek ochrony, a 4 członków UPA ujęto. Po kilku dniach wykryto bunkry z amunicją i żywnością oraz ujęto w bunkrze rannego księdza grecko-katolickiego Adama Slusarczyka, pseudonim Dawchy. 16 września 1947 roku ujęto szefa Służby Bezpieki Petra Fedoriwa, pseudonim Dalnycz, i jego łączniczkę Halinę Łebedowicz, pseudonim Zachrawa, oraz natrafiono na bunkier krajowego prowodnika Jarosława Starucha, Stiacha. Wobec braku reakcji Stiacha na wezwanie się do poddania, następnego dnia bunkier wysadzono, zabijając krajowego prowodnika i jego ochronę. To był wrzesień 1947 rok. Oczywiście to jest bardzo ważne, takie symboliczne wydarzenie, że zlikwidowano prowodnika krajowego, ale oczywiście jeszcze całkowicie we wrześniu 1947 roku UPA nie wyeliminowano zagrożenia ze strony UPA dla ludności cywilnej. Poszukiwanie bunkrów UPA w lasach powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego było zadaniem niebezpiecznym i mozolnym. Odnajdowano dobrze zaopatrzone bunkry, co jakby daje do myślenia, czy rzeczywiście UPA wówczas jesienią 1947 roku miała tak wielkie problemy z aprowizacją, prawda? Tutaj przytoczę wspomnienie Alfonsa Filara z książki Gdy umilkły działa, który tak wspomina wygląd przebiegu tych poszukiwań. Wojska KBW operujące w grupie operacyjnej Lubaczów otaczały lasy, przeczesywały je, przeszukiwały stalowymi prętami ziemię. Odnajdowywaliśmy bunkry puste albo magazyny żywnościowe wypełnione sucharami, kaszą, mąką, mięsem zasolonym w beczkach, a nawet pewnego razu znaleźliśmy zakopaną beczkę w ziemi, w której było około 150 kg miodu. Prawnym i moralnym obowiązkiem Rzeczypospolitej była nie tylko likwidacja OUN UPA, ale również ściganie zbrodni dokonanych przez jej członków. O ile zbrodniarze ukraińscy, którzy osiedli po II wojnie światowej na Zachodzie, m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, najczęściej pozostali całkowicie bezkarni, to w krajach bloku wschodniego dochodziło do wykrycia ukraińskich sprawców zbrodni przeciwko ludzkości. Mówię o tym m.in. dlatego, że jednym ze zbrodniarzy osądzonych po latach, zresztą była o nim mowa obszernie, także dobrze się akurat składa, był twórca i dowódca kurenia jarosławsko-lubaczowskiego UPA Iwan Szpontak. Został on ujęty 20 grudnia 1958 roku na Słowacji, gdzie prowadził nowe życie i otrzymał nawet odznaczenie państwowe z tytułu wzorowej pracy. Szpontak oznajmił podczas swojej rozprawy sądowej. I uwaga, rozpoczyna się cytat. Jestem narodowości słowackiej, a o ile w śledztwie podałem, że jestem narodowości ukraińskiej, to nie jest to zgodne z prawdą, albowiem jestem narodowości słowackiej. W tym duchu od dziecka zostałem wychowany. Nigdy nie czułem się Ukraińcem, a z Ukraińcami i kwestią ukraińską zetknąłem się w czasie II wojny światowej. Jeśli chodzi o moje sprawy religijne, byłem obrządku grecko-katolickiego, unickiego. Obecnie jestem bezwyznaniowym. Ojciec mój jest z pochodzenia Rusinem, a matka Słowaczką. Bracia i siostry są Słowakami, a żona narodowości węgierskiej. 8 marca 1961 roku
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie, ośrodek zamiejscowy w Przemyślu, skazał Szpontaka na karę śmierci za zbrodnicze czyny, których dopuścił się mając mniej niż 28 lat. W uzasadnieniu wyroku sądu wskazano na zeznania świadków zgodnie podkreślających szczególnie wyrafinowane okrucieństwo stosowane przez Szpontaka i UPA podczas mordowania ujętych ludzi. Rzucenie do ognia majora sowieckiego Cekina, grzebanie żywcem poranionych ludzi w Gorajcu, rżnięcie piłą i okręcanie drutem kolczastym mordowanych ludzi, łamanie rąk i nóg kołami, to nawet dzieciom, wbijanie do uszu drewnianych kołków. Karę śmierci wobec Szpontaka zamieniono w 1961 roku na dożywotnie więzienie, a w 1970 roku na karę 25 lat więzienia. Zwolniony z więzienia został 4 grudnia 1981 roku. Szpontak zmarł na Słowacji w 1989 roku w wieku 70 lat. Reasumując. Ludobójstwo dokonane przez OUN UPA stanowiło olbrzymie pogwałcenie porządku prawnego, przez co doprowadziło do prawnonaturalnych aktów Rzeczypospolitej Polskiej, aktów państwa, które zmierzały bezpośrednio w dramatycznej rzeczywistości lat 1944-1947 do zaniechania aktywności eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA. Szczególnie dotyczy to operacji Wisła jako wręcz nieodzownej do przywrócenia ładu społecznego. Zlikwidowanie UPA bez uprzedniego przymusowego przesiedlenia Ukraińców byłoby o wiele trudniejsze, dłuższe i pociągnęłoby za sobą jeszcze większą liczbę ofiar, dlatego podjęte decyzje polityczne były uzasadnione względami wojskowymi. Wobec masowych morderstw, podpaleń i rabunków rząd polski musiał podjąć skuteczne działania w celu ochrony ludności cywilnej, jej mienia oraz własności publicznej. Niepodjęcie zdecydowanych kroków w postaci przesiedleń ludności ukraińskiej i likwidacji OUN-UPA stanowiłoby przyzwolenie na działalność terrorystyczną banderowców wymierzoną w państwo polskie, jego obywateli i funkcjonariuszy. Tu różne służby, przedstawiciele różnych służb padały ofiarą banderowców. Nie tylko wojsko, milicja, poczta, nauczyciele, leśnicy, pracownicy samorządowi i tak dalej. Dlatego w interesie narodowym Polski jest zajęcie oficjalnego stanowiska przez współczesne najwyższe władze RP o niepotępianiu operacji Wisła i uznaniu jej oficjalnie za słuszną oraz prezentowaniu pełnej prawdy o tej operacji wobec światowej opinii publicznej, co jest szczególnie zadaniem dla nauki polskiej i polskich mass mediów. Dziękuję. Panie doktorze, bardzo dziękuję za niesłychanie interesujący, ale i wnikliwy referat. Zapraszam pana Andrzeja Romaniaka z Muzeum Historycznego w Sanoku, który poruszy sprawę walk z OUN-UPA na terenie powiatu sanockiego.